Szok niedowierzanie, skandal z udziałem Jasnowidza Jackowskiego oraz policji. No właśnie, co się takiego wydarzyło dzisiaj na temat sytuacji, tak naprawdę można powiedzieć skandalicznej, związanej z programem Skandaliści na posadzie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że grze dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, skandal, afera związana tak naprawdę tutaj z policją oraz z Jasnowidzem Jackowskim. Jasnowid Jackowski wystąpił w programie Skandaliści na Polsatcie. Tak, ten program można obejrzeć online, tam chyba na stronie IPLA czy, czy na stronie Polsatu. W każdym razie był to program tak naprawdę bardzo fajny, bo tutaj dziennikarka dała możliwość prezentacji Jasnowidzowi, przedstawienia swoich racji, nie przerywała mu, mógł swobodnie praktycznie się wypowiedzieć, tak. Nie, nie był to jakiś narzucony tak naprawdę ton tej rozmowy. No i rzeczywiście podczas tej. Rozmowy została zaprezentowana wypowiedź po rzecznika policji, tak? E komendy, bodajże głównej policji, e tutaj e ciar pana ciark Ciarki, tak? który powiedział na, na temat właśnie Jasnowidza Jackowskiego szokujące tak naprawdę słowa. No, można powiedzieć, że swego rodzaju takie tutaj brak zaufania, jeśli chodzi o policję względem Jasnowidza nadal trwa. Pamiętamy tak naprawdę tutaj boje, które toczył Jasnowidz Jackowski z byłym rzecznikiem policji, tym Mariuszem Sokowskim, tak? Młodszy inspektor Mariusz Sokowski. Teraz podobne praktycznie boje pewnie Jasnowidz będzie toczył z Teraźniejszym tak naprawdę rzecznikiem policji. Tutaj pan Ciarka powiedział w ten sposób, że te informacje, które otrzymuje policja od jasnowidza, no to po pierwsze, tak nie ma takiej, jakby nie, policja nie może powołać tak naprawdę jasnowidza nabiegłego w sądzie, bo nie ma takiej tutaj definicji jakby w przepisach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że te informacje są zbyt ogólne. I tutaj się odniósł do tego, że tak naprawdę policja oczywiście może się sugerować tymi informacjami, natomiast jednak musi przeprowadzić swoje tak naprawdę badania, śledztwa, e, tutaj rozpatrzyć różnego rodzaju, e, tak, warianty. Natomiast e, tutaj właśnie rzecznik mówił policji w ten sposób, że te informacje są zbyt ogólne, na przykład jeżeli ktoś tam zaginął, to znajduje się w lesie, e, albo na, na przykład ktoś zaginął w, w pobliżu lasu, no to znajduje się w krzakach, tak. E, no i wiadomo, że tutaj nie ciężko się domyślić, że jak ktoś zaginął w pobliżu lasu, to po, może się znajdować w pobliżu krzaków, tak, no bo wiadomo, że tam gdzie jest las, to też są krzaki. No i w ten sposób mniej więcej, tak, tu nie cytuję, mniej więcej właśnie powiedział rzecznik prasowy policji. No i te słowa tak naprawdę wzbudziły oburzenie, jeśli chodzi o Jasnowidza Jackowskiego, tak, no i też wiele osób tak naprawdę, tak, dzięki którym Jasnowidz, no, czy którym pomógł Jasnowidz, no, przypomnę, że to praktycznie Jasnowidz znalazł tutaj 750 osób zwłok. Znaczy tak, zacznijmy od tego, rzeczywiście nie ma takiej definicji, jeśli chodzi o Jasnowidza w, w prawie, tak, nie może być powoływania jako biegły sądowy, chociaż był tam powoływany, ale to jest tak naprawdę z, z innej dziedziny, tak, jakby tutaj parapsychologii, czy takich zjawisk nadprzyrodzonych. Natomiast rzeczywiście, no nie ma takiej definicji, tak, jeśli chodzi właśnie o Jasnowidza, co nie zmienia tak naprawdę faktu, że, no tutaj policja prowadząc jakiekolwiek śledztwo, czy poszukiwanie jakiejś osoby, no może skorzystać tak naprawdę z pomocy. Oczywiście to nie jest wiążące, tak. No, też trzeba pamiętać, że Jasnowidz czasami po prostu popełnia błędy, myli się. Natomiast zobaczmy sobie, w ilu sprawa tak naprawdę Jasnowidz pomógł. Ma na to dokumenty, jeśli chodzi o dokumenty policji ja go nie bronię, ja nie bronię jasnowidza. Ja przedstawiam fakty, ja przedstawiam po prostu tutaj argumenty, które są, tak? Można wejść sobie na stronę internetową jasnowidza Jackowskiego, zobaczyć po prostu informacje, podziękowania od, o, od, tych, od rodzin osób zaginionych, podziękowania ze strony różnych rodzajów po prostu policji. Też tutaj Jasnowidz powiedział, tak, że jeżeli te informacje, które on ma na stronie internetowej, te podziękowania z poszczególnych posterunków policji, one są fałszywe, jeżeli to jest po prostu falsyfikat, no no to niech tak naprawdę to o te osoby zgłoszą, tak? Natomiast to jest wszystko potwierdzone praktycznie, tak, jeśli chodzi nawet tutaj przez policję, tutaj, w komendę główną policji. Te wszystkie rzeczy miały miejsce, te wszystkie po prostu zdarzenia, te przypadki zostały, to są udokumentowane, one są potwierdzone. Postawały też prace naukowe, tak, nawet tutaj policjanta, który prowadził, przecież napisał pracę naukową na podstawie właśnie do działalności jasnowidza. Natomiast rzeczywiście tutaj, tak, no, szokujące są słowa, co mówi praktycznie rzecznik prasowy policji. Oczywiście, w, na pewno są takie przypadki, tak, że ta osoba dziś, zaginiona znajduje się w krzakach, czy pobliżu lasu, no ale mimo wszystko tutaj, tak, Jasnowic bardzo dużo osób, na, na, bardzo dużo naprowadza, e, tak, jeśli chodzi o, czy o policję, czy po prostu bardzo dużo osób znajduje praktycznie, więc zobaczmy sobie taką jedną rzecz, jakie to są koszty, jeśli chodzi o poszukiwanie tak naprawdę osoby zaginionej w stosunku do tego, co Jasnowic. Jasnowic za swoją usługę bierze bodajże około 200 zł, natomiast poszukiwanie osoby zaginionej, to jest poszukiwanie, gdzie są zatrudnieni praktycznie policjanci, pies, Czasami jest helikopter, to są ogromne, ogromne środki finansowe, czy na przykład nawet zatrudnienie tutaj, czy zaangażowanie płetwonurków. Przypomnę taką sytuację, gdzie było zaginięcie praktycznie chyba piątki czy czwórki młodych ludzi, w tym Tico, co jechali w Trynczy, tak, co zostali znalezieni w rzece. Jasnowic wskazał do, precyzyjnie miejsce, a tam były wysyłane już georadary i tak dalej, płetwonurkowie. No to to są po prostu potężne koszty, tak. To są ogromne koszty dla państwa polskiego czy dla nas samych, którzy płacimy podatki. Natomiast tutaj rzeczywiście Jasnowic y, 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 mówi, no ja uważam tak, na pewno ta wypowiedź, jeśli chodzi o rzecznika, rasowego policji, ona była niefortunna, tak? Ja bym rzeczywiście powiedział tak, że no, no co prawda policja ma swoje procedury, może skorzystać tutaj z, oczywiście z tej informacji, którą ma jasnowidz, natomiast, no, w prawie nie ma takiej definicji, jeśli chodzi właśnie o jasnowidza, ale jasnowidz bardzo dużo pomógł, tak? Bardzo dużo pomógł. To jest rzecz jakby niewytłumaczona. Wiadomo, że też jakby policja sugeruje się, czy, czy idzie takim tropem, tak, dowód, czy przyczyna i tak naprawdę czy dowód i zbrodnia, tak, czy dowód, czy przestępstwo i, i zbrodnia, i e, oskarżony, kara, i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że jest coś takiego, jak na przykład proces poszlakowy w polskim wymiarze sprawiedliwości, czyli na dobrą sprawę I są też po prostu osoby niewinne, które zostały skazane na więzienie, e, osoby niewinne, przecież o, o którym mówią media, na podstawie poszlak, tak? Czyli na podstawie poszlak, czyli nie mamy dowodów twardych, a na przykład kogoś skazamy do więzienia, tak, za jakieś przestępstwo. A tutaj my, tak naprawdę, znaczy my po prostu, policja, tak, ale my jako społeczeństwo e, często buntujemy się przeciwko jasnowidzowi, e, zamiast rzeczywiście zasugerować. Się. Tak, no to, to na przykład, co często mówi jasnowidz, że tak naprawdę są dwa typy policjantów. Jeżeli na przykład o, jakaś osoba ginie i ta rodzina, ta rodzina tej osoby zaginionej kontaktuje się z jasnowidzem, jasnowidz dokonuje tej wizji, e, przygotowuje tą mapkę, i później ta rodzina tej osoby zaginionej kontaktuje się z policją, tak jest bierze, w kontakcie, no i tak. Mapkę przedstawia tak naprawdę policjantom. No i teraz są dwa typy tak naprawdę policjantów. Jedni, którzy po prostu śmieją się z tego, kpią, yy, mówią, że to, to jest niemożliwe, to może tam kiedyś sprawdzimy i tak dalej. I druga jest grupa policjantów, którzy może nie rzucają wszystko i tak, leżą, lecą po prostu ślepo, ale rzeczywiście weryfikują po prostu ten trop, podejmują tą, to, 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 e, tą mapkę, żeby to rzeczywiście sprawdzić. tak? Bardzo często okazuje się, że zresztą to przedstawiam takie przypadki na moim kanale tutaj sytuację, że w momencie, kiedy jakby policja w ogóle nie bierze tego pod uwagę, no bo to trzeba pamiętać, zaginięcia to są zaginięcia osób w różnych częściach Polski, różna jest tak naprawdę wiara, zaufanie, tak naprawdę co do jasnowidza. Z reguły to jest tak, jeżeli kogoś to nie spotkało, ktoś nie miał tego doświadczenia, tak, no to nie wierzy w to, natomiast w momencie, jak po prostu spotka taki przypadek, no to wtedy rzeczywiście wierzy w taką sytuację, tak, jeśli chodzi o jasnowidza. Natomiast rzeczywiście tutaj często są takie przypadki, że jeżeli policja nie chce Podążać tym tropem tej mapki, to rodzina idzie w to miejsce albo na przykład osoby bliskie czy, czy znajomi tej rodziny. No i czy wtedy rzeczywiście dochodzi do odnalezienia, tak? Czy zwok, czy osoby po prostu żywej, ale rzeczywiście zostaje ona odnaleziona. i wtedy tym bardziej wiara zrasta tak naprawdę jasno widzę. No właśnie, i tutaj szokująca tak naprawdę wypowiedź rzecznika bo wydawało się, że te spory tak naprawdę Jasnowidzeckowski to, toczył, no, z, tak powiedziałem, z rzecznikiem tutaj Sokołowskim, natomiast teraz t, policja mówi, że no, te informacje nie są zbyt szczegółowe, e, tak, no, jeżeli ktoś zaginął w pobliżu lasu, no, to wiadomo, że będzie znajdować się w krzakach i tak dalej. No, ja bym się tak nie odnosił tutaj. Trzeba pamiętać, że każda sprawa jest tak naprawdę indywidualna. No, jeżeli za, jest zaginięcie, no, to ciężko, żeby zaginął tak naprawdę, nie wiem, w tłumie ludzi, tak? no, co Jasnowiec ma jeszcze powiedzieć? Znajduje się między, jedną Kępką trawy, a drugą kępką trawy między mleczakiem, trzecim kłosem, po prostu zboża i tak dalej. To i tak jest bardzo duże naprowadzenie, tak? No bo przecież jeżeli ktoś na przykład ginie, na no dobrą sprawę może być osoba na przykład wywieziona za granicę czy do innego kraju. Były takie przypadki, gdzie Jasnowid rzeczywiście zajmował się sprawami, na przykład jakaś kobieta, to była na Śląsku, przedstawiałem tą historię na swoim kanale, gdzie ta kobieta została ostatecznie została znaleziona, zamordowana, ona była świadkiem innego przestępstwa, innego morderstwa mężczyzny, natomiast ona. Została znaleziona, a i początkowo myślano, że ona miała takie lekkie podejście do życia, że ona pojechała do Niemiec, poznała jakiegoś bogatszego mężczyznę, że się po prostu prostytuowała, a tak rzeczywiście nie było. Tak i później okazało się, że jasnowiec skazał dwa trupy, dwa po prostu, dwa em, tutaj, dwie osoby zamordowane praktycznie. Także to, to nie jest to, 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 to nie jest powiedziane, że jakby tutaj przykład, że w lesie czy jakieś po prostu krzaki i na pewno tutaj no, nie można się z tym zgodzić, tak, nie można się z tym zgodzić, bo jest mnóstwo tych przypadków, różne tak naprawdę e, przypadki, tak, zresztą tutaj mówił o tym przypadku, gdzie odnalazł starszego człowieka w Warszawie, tak, w pobliżu cmentarza, on zaginął, a poszedł tam razem ze swoją, z dwoma z kobietami z rodziny, tam bratanicą, jeszcze kimś i e, chyba po prostu z swoją siostrą, natomiast no Natomiast rzeczywiście ten mężczyzna został odnaleziony przez syna. Jasnowic porządził tą mapkę taksówkarza i ten syn, takim spokojnym głosem, do niego zadzwonił. Znalazł już te zwłoki, tylko się zapytał Jasnowica, czy ojciec przed śmiercią konał, czy był bity, czy był zamordowany, czy to zginął przypadkowo. Natomiast Jasnowic tak naprawdę nie wiedział, czy jeszcze to po prostu ta osoba została znaleziona, tak? No i tutaj powiedział tak, wersja, jaka, co się zdarzyło. No to już nie chciał tego mówić, no, bo to jest jakby sprawa indywidualna. Natomiast rzeczywiście, właśnie ten taksówkarz odnalazł tego człowieka. Także no to jest o, o czapki z gów, no to jest niewytłumaczalne, no nie można tego wytłumaczyć, tak? ja też się nie dziwię ludziom, którzy jakby po prostu nie ufają, czy nie, nie po prostu nie nie do, nie, do końca, nie do końca zawierzają, tak, no bo jeżeli my tego samego nie potrafimy zrobić, no to w to nie, nie, nie ufamy, tak? A tu nie o to chodzi, żeby tak naprawdę wierzyć, tak? tylko trzeba popatrzeć na dowody, na dowoda, dowody są takie, no to 750 praktycznie zwłok tak, czyli potężny już tak praktycznie cmentarz w średniej wielkości miejscowości, tak, i mnóstwo innych, drugie kilkaset osób żywych, to, które po prostu wskazywały Jasnowidza. Dowody, dowody, te dowody są na stronach internetowych, te dowody są na moim po prostu kanale na YouTubie, poszczególne przypadki. Chcę od razu powiedzieć, no ja tutaj przestawiam tylko wątek, tak, nie chcę być adwokatem Jasnowidza tylko przestawiam po prostu właśnie, no, cesarzowi trzeba oddać to, co po prostu cesarz cesar tak, czy, czy e, tak, to jakoś to się, tak w ten sposób mówi. Także o to chodzi właśnie, żeby e, oddać rzeczywiście to, co robi Jasnowidz e, tutaj e, Jackowski, tak, w sprawie właśnie tych osób zaginionych. E, tu nie mówię, że Jasnowic jest lepszy niż policja, bo tu nie o to chodzi. Jasnowidz nie idzie, w, nie przeszkadza policji, ani policja nie przeszkadza Jasnowidzowi. To są prowadzone rzeczy praktycznie od, oddzielnie, tak, i tutaj nie, nie można rozpatrywać, że ktoś zaginie, o, pójdę do Jasnowidza, pominę kwestię policji. Nie o to chodzi, tak. E, to tak Samo, na przykład, jeżeli ktoś zachoruje na nowotwór, to nie oznacza, żeby rezygnować z jakiegoś tutaj leczenia lekarskiego. Na, na pewno trzeba po prostu tak skorzystać z pomocy medycznej, ale też można skorzystać z jakichś innych, tak, kwestii alternatywnych, jakichś metod, które oczywiście gdzieś tam są zgodne z, z prawem. Także tutaj ja bym przestrzegał, że ani nie jest Jasnowic wrogiem policji, ani policja nie jest wrogiem Jasnowidza, ale nie ma sensu umniejszać tak naprawdę roli Jasnowidza, bo ta rola jest ogromna, tak. To jest życie ludzkie, to jest ogromna tak naprawdę sprawa ogólna i to wszystko dzisiaj to a propos tego skandalu, tej afery, która była właśnie związana ze skandalistami. Zresztą Jasnowidzeckowski tutaj był w tym programie, mówił na, na temat tego programu swoim, na swoim kanale. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jak dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, czy zgadzasz się z taką opinią tutaj policji na temat Jasnowidze. Czy ta opinia jest krzywdząca, może policja ma rację w tej kwestii. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.